drgań wahadła w pewnym zegarze dany jest wzorem, gdzie L oznacza długość wahadła, a G przyspieszenie grawitacyjne. Przyjmij do obliczeń, że przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi wynosi tyle, a przyspieszenie grawitacyjne na Księżycu tyle. Oblicz stosunek drgań tego wahadła, gdyby znajdowało się one na Księżycu, do okresu drgań tego samego wahadła znajdującego się na Ziemi. Wynik podaj z dokładnością do 1/100. Zapisz obliczenia. Czyli tak, musimy policzyć dwie rzeczy. Pierwsza, no i druga. No to liczmy. TK Księżyca. To się równa. 2pi, ogromny pierwiastek L przez 1,62. To się wzięło to stąd. I podstawiłam za G. Dobra? Zgodnie ze wzorem. Teraz te naszej Ziemi. O, moment, bo mi coś przycięło. O, jest. To się równa. Też 2pi, ogromny pierwiastek, długość wahadła przez grawitację, czyli 9,81. I tak, co mamy policzyć? Musimy policzyć TK przez TZ. To się równa. Ogromny ułamek. Ogromny kreska ułamkowa. Więc tak, 2pi pierwiastek L przez 1,62 przez 2pi ogromny pierwiastek L przez 9,81. To się równa. Tu nam się to poskracało. Pierwiastki są tego samego stopnia, więc mogę to zapisać pod ogromnym pierwiastkiem, czyli jest L przez 1,62 podzielone na L przez 9,81. Tutaj mam ułamek zwykły, dzielenie ułamków zwykłych, czyli L przez 1,62 zapiszę tak, żebyś to lepiej widziała. I teraz, że to jest dzielenie ułamków zwykłych, to tutaj ten ułamek obracam i zamieniam na mnożenie. Czyli L przez 1,62 razy 9,81 na L. To skracam. I zostało mi 9,81 podzielone na 1,62. I teraz ja też muszę sobie sięgnąć po kalkulator. I mamy tak 9,81 podzielone na 1,62. To się równa. Wyszło tak, że w przybliżeniu to będzie 6,06. Dlaczego tak? Bo tutaj są same piątki. Czyli jak przybliżam, to tutaj muszę dodać 1. I to jest wszystko w tym zadaniu. Jak masz jakiekolwiek pytania, no to oczywiście pytaj. Ja chętnie Tobie pomogę z każdą Twoją wątpliwością. Tylko po prostu napisz normalnie, bez atakowania. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.